Takie lubelskie wydarzenie, które mnie zainspirowało, to była pierwsza Noc Kultury i wtedy, albo druga Noc Kultury. I powstał wtedy projekt Człowieka z maszyną. Zachęcił mnie do tego Gabriel Menet, który powiedział, że może bym w Noc Kultury grał u niego coś ciekawego. Kupiłem wtedy mój pierwszy K-oscylator i przez całą noc grałem na takim małym instrumenciku. Ludzie przychodzili, patrzyli na mnie jak na świra i tak powstał projekt Człowieka z maszyną.